Jeśli oglądaliście moją recenzję ostatniej płyty Blaze of Perdition, to na pewno zauważyliście, że nie pokazywałem tam CD. I nie zamierzam kupić CD z tego względu, że przed premierą zamówiłem limitowaną, fajniejszą moim zdaniem wersję nowego albumu na winylu. I przyszła. I dzisiaj Wam ją pokażę. Tak właśnie będzie. Pierwsza rzecz, na którą warto tutaj zwrócić uwagę, to jest opis. Opis, który informuje o tym, że jest to wersja limitowana i niezmiernie się z tego powodu cieszę. Chyba nie doczytałem, że to jest limit, więc tym bardziej się cieszyłem, kiedy do mnie przyszedł. I to jest, mamy tutaj 300 kopie, moja kopia na cały świat, 300 kopii na cały świat, a moja kopia ma numer 228, więc by było blisko, żeby nie zdążyć. Ale zobaczcie sobie, co tutaj jest napisane. Orthodox Slavonic Black Metal. Śmieję się też z tego względu, że kiedy wrzuciłem to zdjęcie na Instagrama i na Facebooka, to napisał do mnie Paweł Marzec, wokalista Blaze of Perdition i mówi, że się śmiał z tego opisu, które wymyśliło Metal Blade. Bo tak, tu Metal Blade jest wydawcą i oni wymyślili taki opis, wychodząc najwyraźniej, tak zrozumiałem z rozmowy z Pawłem, z założenia, że coś musi być, jakimś sobie napisali, Slavonic, a jeszcze przy okazji Ortodoks w momencie, kiedy coś jest z Polski. Super Metal Blade. No ale jakby po firmie z tego kraju to raczej nie jestem zaskoczony, o tak to powiem. Nie jestem też zaskoczony tym, że zamówiłem ten album przedpremierowo, chociaż powiem Wam, że nie kupowałem go, nie wysłałem tego zamówienia zaraz jak tylko się pojawiło, ale po pierwszym singlu, bo pierwszy singiel wgniótł mnie w ziemię, uważam, że to jest najlepszy numer na tej płycie i w ogóle hit wiosny 2024. I zachęcam do obejrzenia dość długiej recenzji nowego albumu Blaze of Perdition na kanale, bo no, wyszło serio długo i bardzo mi się ten album podoba, jeden z najlepszych, jakie w tym roku słyszałem i słuchajcie, no, jakby mogę już to powiedzieć, na pewno będzie w zestawieniu moich ulubionych płyt 2024, choć tam oczywiście mam pewne ale, i te też ciekawe, zaraz Wam powiem, że te pewne, jedno z tych pewnych ale nie ma odniesienia do winyla, bo lepiej mi się po prostu tego albumu słucha z winyla i nie wkręcam sobie. Trochę się zastanawiałem, jak będzie prezentować się ten winyl i przede wszystkim, jak będzie wydany, z tego względu, że Manbrynę było ostatnio wydane rewelacyjnie, ale to zupełnie inny wydawca, więc tutaj tym się zajmuje Metal Blade. Dużo większa wytwórnia niż wydawca winyla dla Manbrynę. No i niestety, ale się potwierdza to, co już mówię od jakiegoś czasu, że więksi wydawcy przykładają mniej zaangażowania, jeśli chodzi o tworzenie winylowych wydań. Mniej inwestują jakby w to, co jest w środku. Trochę szkoda i troszeczkę jestem tym winylem minimalnie o tak rozczarowany właśnie tym, że w środku za dużo nie ma. I trochę mi brakuje takiej właśnie fajnego albumu, mini-albumu, takiej książeczki, gdzie można by było dać upust aspektom takim poligraficzno-wizualnym. Tutaj tego nie ma. Natomiast jak otworzycie sobie układkę, to zobaczycie, że bardzo fajna sesja zdjęciowa, bardzo fajna grafika tutaj dodana. I tym bardziej jest mi trochę przykro, że niewiele jest w środku, jeśli chodzi o dodatki. Już Wam pokazuję, jakie są dodatki, bo on jest raptem tylko jeden. I żebym się tutaj dostał, czekajcie. Jest dwustronny insert, za to bardzo fajnie zrobiony. Bardzo ładnie, schludnie i spójnie. Natomiast no, jest na takiej kartce, że w sumie trzeba bardzo uważać, żeby to się nie podarło. Mamy teksty utworów, mamy fajne grafiki, mamy tutaj, jak widzieliście przed chwilą, muzyków ze zdjęciami z ich sesji zdjęciowej, bardzo fajnej do tego wydawnictwa, wpisanych tutaj grafikę. No ale mało tego jest. I no niestety to jest jedyne, co znajdziemy w środku nowego wydania winylowego Blaze of Perdition. Tym bardziej szkoda, że jest to wydanie limitowane i może w tym limicie trzeba było po prostu dać coś więcej, żeby ci ludzie, którzy zainwestowali w limit, który nie był jakoś specjalnie droższy mocno od zwykłej wersji czarnej, ale poczuli się trochę fajniej. No ale tak się nie stało. No ale o co chodzi z tym limitem? Ano, limit dotyczy samej płyty i tego, jak została wykonana i tego, jak wygląda. Jest to płyta Crystal Clear Black Dust, ale zanim Wam pokażę, jak się prezentuje, to pokażę Wam jedną fajną rzecz tutaj związaną z tym wydawnictwem, a mianowicie, jak prezentuje się koperta od Metal Blade. Nie wiem, czy inne wydania innych zespołów, innych płyt Metal Blade tak się prezentują, mają takie fajne koperty, ale ta mi się bardzo podoba. Jakby chyba najfajniejsza koperta z takich, no dobra, najfajniejsza to nie, ale najfajniejsza z takich, które posiadają tutaj folię antystatyczną, którą mam. Aczkolwiek zdarzają się takie też oczywiście koperty picture, ale to mega fajnie wygląda i jest spójne z jakby kolorystyką mniej więcej płyty, z klimatem, muzyką, jaka tutaj się znajduje. Spoko, fajny jakby bonusik,
który mam nadzieję, że szybko nie podrze. No i moi drodzy, gwiazda, tutaj gwiazda Crystal Clear Black Dust. Bardzo, ale to bardzo ładne, przezroczyste wydanie. Ja uwielbiam cleary i lubię też, kiedy cleary mają dodatki. I w ogóle ja sobie czasami oglądam, jak są płyty winylowe robione. Jest taki fajny profil na Instagramie. Jak nie zapomnę, to wrzucę linka do opisu, gdzie chłopaki, którzy mają produkcję winyli, pokazują, jak się tę masę układa, jak wygląda ta prasa, która ją tworzy, jak to się wycina i jak się prezentuje. Przede wszystkim te swirle i kolorowe w ogóle wersje, jak są tworzone, to jest ciekawa tak jakby lektura. Ale też bardzo ciekawą lekturą jest nowy album Blaze of Perdition, szczególnie ciekawą z winyla, z tego względu, że moim zdaniem dużo fajniej ten album brzmi z winyla, ze względu na to, jak brzmi wersja, w ogóle jak brzmi ten album. I jeżeli oglądaliście recenzję moją nowej płyty Blaze of Perdition, to na pewno zauważyliście, że przyczepiłem się trochę do brzmienia wokalu. I to nie jest tak, że Paweł jakby źle się wydziera, tylko został tam dodany trochę filtr taki przesterowany, który moim zdaniem był nie do końca potrzebny, aczkolwiek no, tworzy jakiś tam specyficzny klimat tego wokalu, ale jednocześnie zostało to tak zmasterowane i nagłośnione, że ten środek, czyli środkowe pasmo, przykrywa pozostałe i no i trochę też to rozlewa i selektywności brzmienia tutaj brakuje. I to nie jest tak, że na winylowym wydawnictwie z winyla ten środek jakby wraca albo jest bardziej szczegółowy, wręcz przeciwnie. Przy moim sprzęcie dużo więcej detalu się oczywiście słyszy ze streamingu gdzieś tam tego hi-resowego, tak jak ja słucham na tym nowych urządzeniach do słuchania muzyki swoich z Tidala w wersji tej najwyższej. Natomiast no, trochę jednak wciąż mi odstaje ten sprzęt winylowy, chociaż nie jest najgorszych lotów. No, ale to sobie przeczytacie w opisie. Nic szczególnego, ale też nic najgorszego. I powiem Wam, że ten nośnik jest bardziej pobłażliwy dla tego brzmienia, tego wydawnictwa. I po prostu lepiej się to zlewa, lepiej się tego słucha. Wydaje mi się, że jest tak jakby bardziej ta muzyka płynie. Jest ten album bardziej muzykalny. O, to jest takie słowo, które jest często używane w recenzjach sprzętów audio. I nikt nie mówi, co to do końca znaczy, więc każdy sobie wymyśla, co ta muzykalność znaczy. I naprawdę spoko się słucha tego wydawnictwa z winyla. Czy żałuję zakupu? Słuchajcie, absolutnie nie. Ja w ogóle po kupnie gramofonu zastanawiałem się, w jaki sposób będę podchodził do winyli, jakby to jest zaplanowane. Na pewno chcę zebrać wszystkie ulubione płyty metalowe, jakie na winylach, jakie mam. Udaje mi się to trochę mi się nie udaje, ze względu na to, że niektóre wersje są bardzo drogie, niektóre nie doczekały się reedycji, więc zdarzyło mi się kupić jakby bootlega Dissection drugiej płyty i oczywiście poluję, jak kiedyś będzie, uda się kupić właśnie oryginał albo reedycję oryginalną, oficjalną. Stormblast jest poza moim zasięgiem w tej chwili, ten oryginalny z 96 roku, winylowy, bo po prostu jest za drogi, a nie wiem też w jakim stanie do mnie płyta dotrze. Ale staram się właśnie wykupić te najbardziej ulubione płyty, niezależnie od tego, w jakiej wersji, ale jednocześnie te nowe rzeczy, które mi się podobają, na które czekam, czyli też czasami trochę w ciemno, ale też te nowe rzeczy, które wiem, że będą dobre, albo już wiem, że są dobre, bo ich przesłuchałem, sprawdziłem sobie, to zamawiam nie na CD, tylko właśnie na winylach, żeby mieć te najfajniejsze w danym momencie też płyty, które najbardziej mi siedzą na winylach. I zdecydowanie nowe Blaze of Perdition jest takim albumem, który chciałem mieć na winylu, z tego względu, że czułem, wiedziałem, że po tym singlu, a później po dwóch singlach będę tego albumu słuchał bardzo często, będę do niego wracał. Postawię go sobie fajnie na półce obok bardzo dobrych dwóch płyt Manbrynę. Połączenie tych dwóch zespołów jest jak najbardziej logiczne. I też je mam na winylach. Chciałem coś jeszcze powiedzieć. Bardzo fajna wersja, jeśli uda Wam się ją jeszcze dostać, to polecam. Oczywiście też są dostępne inne wersje kolorystyczne, też niekoniecznie tylko czarna, ale moim zdaniem ta jest najciekawiej wyglądająca. Chwilkę dłużej musiałem na nią poczekać, więc nie przyszła na premierę, ale dosłownie kilka dni później, więc tutaj też spoko, że Fallen Temple, bo tam kupowałem, bo w Mystiku nie było tej wersji, też dowiozło, więc tyle. Dziękuję bardzo. Sprawdźcie sobie też oczywiście recenzję moją nowej płyty Blaze of Perdition, bo warto, w sensie posłuchać płyty warto, czyli recenzję obejrzeć, to nie wiem. Długa jest, więc trzeba wytrzymać, ale spoko, bo to jest ten kanał, żeby publikować na nim filmy, które chcecie albo nie chcecie oglądać. Bez sensu już gadam. Dzięki wielkie za uwagę, widzimy się niedługo, trzymajcie się. Na razie.